No cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wędkarskiego Bzika. To nie jest déjà vu, jesteśmy w tym samym miejscu, na Barry Hill Fisheries i znowu będziemy polować na linę. Jesteśmy dzisiaj z Norbertem, Norbert jest zaraz za nami. Zobaczymy, no, Norbert będzie wędkował na waglera, ja będę wędkował na metodę. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Zestaw jest już zarzucony, stanowisko podnęcone. Zmieniłem sobie jednak haczyk, ten, który używałem podczas poprzedniej sesji. Myślę, że to powinno przynieść troszkę lepsze efekty, jeżeli tylko ryba będzie żerować. Myślę, że uda nam się złowić tutaj kilka fajnych rybek. Jest bardzo dużo osób na łowisku. Piątek, naprawdę sporo się dzieje. Bardzo duża kolejka dzisiaj przed bramą wejściową, także troszkę się tutaj będzie działo, jeżeli chodzi o innych wędkarzy, ale zobaczymy. Ta ryba też jakby miała odpoczynek od tej presji poprzez ostatnie kilkanaście tygodni. Także mam nadzieję, że ta ryba będzie głodna i będzie dzisiaj troszkę lepiej współpracować niż to było ostatnim razem. Naszą główną przynętą dzisiaj się będą białe robaki koloru czerwonego oraz zakupiłem sobie jeszcze ringersy czekoladowo-pomarańczowe. Także spróbujemy sobie właśnie tych kuleczek dzisiaj użyć na Barry Hill. Widziałem, że Dawid, jedziemy na ryby, używa tych kuleczek dosyć często, więc spróbujemy. Zobaczymy, jak te kuleczki sprawdzą się właśnie na tym łowisku. I czy to będzie właśnie ten czarny koń. Mam nadzieję, że tak. A zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Ważne jest to, aby co chwilkę przerzucać, zwłaszcza w tej pierwszym etapie wędkowania, ponieważ chcemy zbudować swoje stanowisko, chcemy tam jak najwięcej zanęcić. Także myślę, że co 10-15 minut będzie przerzut. Dzięki temu nasz podajnik będzie takim małym transporterem, jeżeli chodzi o doładowanie zanęty na naszym stanowisku. Norbert właśnie dostarczył nam kawę. Pyszna kawa, także chwała Ci za to. Ja oczywiście zapomniałem dzisiaj zabrać kukurydzę. Także będziemy musieli się przejść do sklepiku i sobie kupić jakąś puszeczkę, bo jednak myślę, że kukurydza będzie jak najbardziej wskazana. Na razie cisza, zero wskazań, ale myślę, że to jest cisza przed burzą, zdecydowanie. Norbert już tam na spławicie jakąś płotkę złowił, także 1-0 dla niego. Coś mi się wydaje, że Norbert nam dzisiaj pokaże, jak tu się łowi. Bo ja, jak zwykle, musiałem dopiero wejść w swój trans po tak długiej przerwie. Zdecydowanie to troszkę potrwa. Aczkolwiek już jest lepiej niż ostatnio, bo ostatnio, przy ostatniej prawie, no wszystko mi się plątało, jak zwykle. Nie mogłem zarzucić dokładnie tam, gdzie bym chciał. Dzisiaj to zaczęło już troszkę lepiej wyglądać. Co do warunków, zdecydowanie przyjemniej, jeżeli chodzi o siedzenie sobie w słoneczku, nie ma wiatru. Bardzo ciepło. Ostatnim razem jednak troszkę ten wiatr dał nam w kość. Było bardzo zimno, bardzo zmarzłem już na koniec. A dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. W końcu już czuć tą prawdziwą wiosnę. Mam nadzieję, że początek lata. Wszystko wygląda tak, jak być powinno. Pierwsze branie jest na robaczki. Chyba nic wielkiego. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Może karaś. Zobaczcie tego grubasa. Coś pięknego, zobaczcie. Dobry początek mamy. 1-1. No, 1-1. Trochę swoje większe, ale... A, spokojnie. No. Ważne, żeby progres był cały czas. Jest dobrze. I zobaczcie, co najważniejsze. Zobaczcie, ona żeruje tą zanętą, ponieważ jest tutaj pelet, który jej wypadł z pyska. Czyli co oznacza, że ta ryba żeruje i pobrała nasz pelet, który przed chwilą zanęciliśmy. Znaczy, wszystko działa tak, jak powinno. Także nęcić i jeszcze raz nęcić. Nie za dużo, ale bardzo systematycznie. I odpłynęła. Wszystko dobrze się zaczyna, tak jakbyśmy chcieli. No dobrze, rzucamy szybko i ładujemy po następną sztukę. Ale przed tym może pójdziemy się przywitać z Norbertem. Myślę, że to dobry pomysł. No, polecimy do Norberta. Norbert już tam coś wiąże. Już szaleje. Dobry. Stęskniłeś się za wędkowaniem? Bardzo, nie? Ile przerwy? 2 miesiące. Ty, bo zapomniałem się zapytać, mogę cię nagrywać? Tak. Mam prawa autorskie, tak?
No dobrze, rachunek wyślesz później. Dokładnie. Dobra, co robisz? No, nic, zakładam teraz jeszcze. Na waglerka, tak? Na waglerka, no. Jedną sztukę masz już na razie, nie? Zobaczcie, ile obciążenia będę potrzebować. No, trzeba kombinować. Ale zobaczcie, ile osób, nie? Dużo jest, prawie całe jezioro, co? Patrz, ile ludzi dookoła. No, ostatnio nie było tam nikogo, tam za tobą. A dzisiaj chyba dookoła, co? Dobra, że całe pierwsze jezioro też jest za... No, odległ, to chcieliśmy na noc zostać tak naprawdę, ale nie ma szans. Dobra, idę łowić, idę po następną sztukę. Powodzenia, panie byku. Dobra, wracamy na nasz grajdołek i zarzucamy. Okej, okay, nabijamy robaczki i jest to samo miejsce. Jeżeli uda nam się tylko tam trafić, to mam nadzieję, że to zaowocuje kolejną rybką. No i miks do metody, standardowo, miks 50 na 50. Mój ulubiony, 2 mm pelet. Jak najbardziej tutaj wszystko fajnie działa. Ale muszę troszkę wody dodać, bo widzę, że już się wysuszył. Musimy pilnować cały czas wilgotności peletu, wiecie. Ale najważniejsze, żeby nie przemoczyć. Bo jak pamiętacie, na wcześniejszym filmiku robiliśmy doświadczenie, że przemoczony pelet w ogóle nie działa tak, jak powinien. Zarzucam. Idealnie. Chciałem. A to dobrze, to już progres. Jak wpadł tam, gdzie chciałem, to jest dobrze. Takie bydle nam się udało wyłowić. Troszkę mniejsza wersja. Troszkę mniejsza wersja tej większej. Ale ładne te płotki tutaj są, muszę wam powiedzieć. No, powinno być trochę lepiej generalnie, nie? Masz zobacz, ile ludzi, nie? Patrz dookoła, nawet tam są wszędzie. No chyba cały zbiornik jest zawalony, ty. Cały zbiornik jest chyba oblężany. Zobaczcie, jak wyglądają łowiska po otwarciu. Są tutaj dwa stawy, tu jest typowo karpiowe. No, każde stanowisko jest dosłownie oblegane. Full. Kompletnie full. Tu jest drugie jezioro. No, ale tak to jest. Każdy chce sobie łowić. Może dlatego też ta ryba nie bierze. Za dużo chyba. Ale pogoda przepiękna, można sobie posiedzieć. Fura jest. Mam nadzieję, że wziąłem te cienkie buty. Uff, jesteśmy uratowani. Generalnie zobaczcie. Byłem gotowy na nockę, no ale jest tak zawalone jezioro, że nie ma najmniejszych szans. No to kukurydzę już mamy. Pelecik też dokupiłem, 6 mm. A idziemy na stanowisko. Oj, powiem wam, że dużo osób jest. Teraz właśnie też spotkałem miłych dwóch panów, także może będą oglądać, bo mnie chyba rozpoznali. Pozdrawiam was, no ale chyba ciężko wam będzie tutaj znaleźć jakieś miejsce, naprawdę jest full. No ale może warto się przejść, może gdzieś tam coś się zwolni. No ale wędkowanie i tak jest generalnie słabe. No, ale fajnie chociaż sobie posiedzieć, prawda? O to też chodzi, no ale ciężko jest tutaj się wepchać. No powiem wam, że 630 jest minimum przyjechać i dopiero wtedy. Bo inaczej no po prostu wszystko jest zajęte. Rozmawiałem teraz z osobami, które sprzedają pozwolenie tutaj i powiedzieli, że przez 30 lat chyba tak jeszcze nie było. Żeby wszystko było zajęte. Każde jedno stanowisko. Mamy godzinę 13.30. Kilka godzin wędkowania już minęło, no ale niestety nie ma tutaj za wiele wyników.
Dobrze się zaczęło, ale gorzej się potoczyło. Razem z Norbertem siedzimy, tak naprawdę cały zbiornik jest zapełniony, ale nikt nic nie łowi. Gdzieś tam jakieś pojedyncze małe rybki, ale nic konkretnego. No cóż, no troszkę ta pogoda chyba nie do końca nam sprzyja, jeżeli chodzi o warunki do wędkowania. To znaczy, no, nie sprzyja rybom do żerowania, że tak powiem. Aczkolwiek jest bardzo przyjemnie, fajnie się siedzi. No ale wyników nie ma. Myślę, że teraz będzie kilka godzin przerwy i dopiero coś się ruszy późnym popołudniem lub też wczesnym wieczorem. No cóż, nic się wiele nie dzieje. Jest już przed 15. Ten miks, który używałem w ciągu rana do metody, teraz po prostu go wystrzelam. Zrobię z niego kuleczki, takie malutkie, i będę nędził sobie miejscóweczkę już na wieczór. Jak go wystrzelam, zrobię sobie świeży pelet, świeży miks, bo ten już kilka razy domaczałem i on już nie ma takiej konsystencji, jakiej bym chciał, więc warto go sobie wystrzelać i zrobić nowy, świeży miks, aby przygotować się do sesji wieczornej. Sobie lubię robić takie wałki, coś takiego. I to sobie do pracy daję. Ładuję proszę. Strzelam. Tragedia. Jest gorzej niż było. Przedtem też jakieś tam wskazania były, jakieś drgania, szczytówki, a teraz kompletna cisza. U Norberta też się uspokoiło. Też te małe rybki nie za bardzo chcą współpracować. A szkoda. A szkoda, bo miałem nadzieję, że wieczorem coś się ruszy. A tu już prawie końcówka sesji, a ryb nie było jak nie ma. No dobra, trzymajcie kciuki, żebym coś jeszcze tutaj wam mógł pokazać. Właśnie spaprałem branie lina. Co zrobić? Tak też czasem bywa. Zarzuciłem sobie tam idealnie pod te lilie. No ale wziąłem sobie kamerę do ręki, ja mówię sobie, nagram parę takich fajnych shotów, jakieś kurcze, nie wiem, mające łodygi, jakąś trawę sobie nagram, jakieś widoczki. I jak zwykle, akurat podczas ostatnich 4 godzin, to był właśnie ten moment, kiedy było branie lina. Zdecydowanie lina, wędka prawie wpadła do wody. Odrzuciłem kamerę na bok, zaciąłem, poczułem go może przez 4-5 sekund. I niestety się spiął. No co zrobić? A na co? Ciekawostka, bo przedtem generalnie wędkowałem na robaki. Założyłem właśnie tego naszego... a nie mam go tutaj, już z tyłu mam. No właśnie tą kulkę pomarańczowo-czekoladową z Ringersa. No i muszę powiedzieć, że zrobiła robotę. No szkoda, że tylko nie udało się tego wykorzystać. Czasem tak bywa, no to jest wędkarstwo. Jakby to wszystko takie było proste, to zawsze byśmy ryby łowili i byłoby to nudne na najzwyczajniej świecie. Ale jeszcze mamy pół godzinki, może akurat powtórzy jeden z jegomości panów linów. Teraz też jest taka fajna pora, już wczesny wieczór i to jest właśnie ten czas, kiedy ryby ponownie zaczynają żerować. Problem jest taki, że łowisko zamykają o 8 wieczorem, więc musimy być niestety bardzo szybcy, jeżeli chcemy złowić jeszcze jakąś rybkę. Nasza sesja dobiegła już końca. Niestety nie udało nam się złowić żadnej konkretnej rybki. Norbert i ja próbowaliśmy bardzo mocno, no ale niestety wyszło jak wyszło. No warunki były dosyć trudne. Generalnie na jeziorze nic się nie działo. Tam chyba dosłownie jeden albo dwa liny zostały złowione przez innych wędkarzy przez cały dzień. Także myślę, że to nie jest jakiś tam super porażający wynik, zwłaszcza że no było pełne jezioro, czyli no myślę, że tak 40 wędkarzy było. Także no dwa liny na 40 osób, no nie za bardzo chyba. No ale miło spędziliśmy czas, fajnie było sobie posiedzieć z Norbertem, no po 2 miesiącach niewędkowania, jak najbardziej wskazany czas, aby sobie tutaj przynajmniej posiedzieć i się troszkę zrelaksować. Bardzo pozytywnie zaskoczony jestem tą kulką Ringersa. No szczerze mówiąc pod koniec no dała nam szansę na złowienie lina, ale niestety jej nie wykorzystałem. Ale bardzo ok, bardzo fajnie to pachnie, bardzo fajnie wygląda, myślę, że ten kolor też może dużo pomóc.
No trudno, będziemy próbować następnym razem. Mam nadzieję, że już te szanse będą bardziej wykorzystane. Warto dodać też, że te liny i te ryby tak naprawdę brały się bardzo delikatnie. W ogóle mieliśmy duże problemy z zacięciem tych ryb. Ale to nie tylko my. Generalnie słyszeliśmy, że tutaj bardzo dużo osób przeklinało te ryby, bo po prostu się spinały najzwyczajniej w świecie. No ale na spokojnie, może jeszcze sobie tam delikatnie żerują i nie jest to jeszcze ten czas, kiedy będzie wszystko tak, jak być powinno. No dobrze, dziękuję jeszcze raz, że byliście z nami podczas tej fajnej sesji i do zobaczenia w kolejnym odcinku Wędkarskiego Bzika. Trzymajcie się, hejka!